Cześć wszystkim! No, upomnę się nam na przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, jest tu ten Tristan, któremu mieliśmy oddać medalion. Zrobiłeś to? Zyskałeś medalion od Cyril? Tak. Oczy Tristwina robiły się tak wielkie okrągłe, jak trzymany przez niego artefakt. Dałeś mojemu ludowi dar, za który nigdy nie będziemy cię w stanie odwdzięczyć. Zrobię jednak co w mojej mocy, by ci to wynagrodzić. Wciska ci w ręce sakiewkę pan Omet. To wszystko co mam, proszę weź to. Wiecie co, w sumie złoto mamy pod dostatkiem, więc bądźmy mili. Zatrzymaj złoto, twój klan może go potrzebować. Pieśni o twojej dobroci przez pokolenia będą rozbrzmiewały w druzgocącej włóczni. Jeśli kiedykolwiek zawitasz do Eir Glanfat, zaszczyć nas proszę swoją wizytą. Żegnaj. Dobra. Było tyle. Jak chodzi o to zadanko. Daleko mamy coś do awansu? Tak, 5000 punktów doświadczenia, więc trochę to potrwa. Czy życzliwość nam skoczyła? Nie pamiętam. Chyba mieliśmy 4. Dobra. Zobaczę talenty. Miecz i pasterz. Nie. Głęboka wiara. Zasoby odbicia plus 7. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 14. Beh, dobra. Chciałbym porównać z nagraniem, się nie chce. Okej, okay? Ktoś tu jeszcze jest? Ciekawe do porozmawiania? Chyba nie. Dobra, to wynoszmy się stąd. Dobra, teraz idziemy z powrotem do Daruondry. Odebrać zapłatę za dostarczenie pestek. Tak. Do Daruondry. Dobra. I do kampanii handlowej. Zauważyłem teraz, że jednak czasy wczytywania w tej grze nie są zbyt szybkie. A gra jest zainstalowana na dysku SSD, więc wolałbym nie myśleć, ile by wczytywanie trwało na zwykłym dysku twardym. To jest trochę irytujące właśnie przy poruszaniu się po mieście, gdzie ciągle mamy ekrany wczytywania i takie czekanie. Tak, troszkę irytuje, dobra? Mastre Verzano, Mestre Verzano, powróciliśmy z naszej misji z sukcesem. Udało ci się doręczyć paczkę? Tak, ale teraz Diamondlowie chcą twojej śmierci. Diamondlowie tam byli? Verzano gwałtownie otwiera oczy i pociąga za brodę. Byłem taki ostrożny, zawsze postępowałem zgodnie z zasadami Verlavita. Nie mogli wiedzieć. Okej, okay, co się dzieje? Well, well. Is this your last day among the living, Verzano? Aha. Masz doskonałe wyczucie czasu. Tella Palegina. Demelowie mnie ścigają. Błagam, musisz ich powstrzymać. As if any of this were ever in my hands. The Republic's considered your business worth protecting based on its success. That success depended on cooperation with the locals, like House Domenel. You've lost that. And the favor of the Dukes. Co to ma znaczyć? The meaning's simple. Verzano's cut off. Shut out. His fate is left to the Domenels, and whatever unlucky friends he may still have in Defiance Bay. I to jest paladynka. Mój zakon musi być naprawdę ciekawy. Zmiłuj się, Palegina. Nie mam szans z Domenelami. Sprowadziłem na siebie hańbę i niepowodzenie, ale nie pozwolisz chyba, by twój rodak zginął jak kundel. Verzano. Why are you wasting your precious breath on me?
My orders come through the ambassador, and through the ambassador from people you should be honored ever gave a moment's thought to whether you live or die. You don't seem like the sort to petition the gods to keep him out of hell. So why not cry mercy to the one person in this room with the power to grant it? Okej. Okay. Wraca się do ciebie i wyczekująco podnosi swoje pieczęste drzwi. Nie o demelów powinienem się martwić. Zamierzam ochronić Wyrcana przed demenelami. Plagina spuszcza wzrok i zaczyna lekko kręcić głową. Po chwili odchyla głowę. Wyrcano. You have a saint looking out for you after all. Szybkim krokiem przemierza pomieszczenie i obejmuje opierzonymi dłońmi głowę zdenerwowanego Wyrcana. Gest ten wygląda jak coś pomiędzy pieszczotą a próbą zmierzczenia głowy. Just don't come knocking on the embassy door. Understand? Wyrcano potwierdza, potykając gwałtownie Pellegrina. Potakuje tylko raz i lekko go policzkuje. Do as you will. He's no longer my concern. Okej. Danna powoli wchodzi przez drzwi, otaczona przez oddział demelskiej piechoty. Jej odziana w rękawiczkę dłoń spoczywa na rękojeści broni. Kiedy patrzy na ciebie, na jej twarzy pojawia się grymas. Wygląda na to, że pomyliłam się, przymykając oczy na twoją wpadkę, więc że nigdy nie popełniam tego samego błędu dwa razy. Dobra. I zaczyna się rozruba. Okej, dobra. Jesteśmy trochę w złej pozycji. Danna może zaraz doskoczyć do nas. No więc może wypalmy od razu do niej. Ty się skup na magu. Ty też się skup na magu. A ty uważaj, żeby się na tobie nie skupili. Dobra. Teraz możesz użyć uderzenia. Dobra, oni się tutaj przebijają. Danna dosyć szybko padnie. Mag już padł. Paru strzałów. Dobra, to możesz się wycofać. Nie możesz. Dobra. Mamy tu pieszczotę. Cuchnącą pieszczotę, tak? Która sparaliżuje ich wszystkich. Okej, mdłości. Może się wycofać? Tak, może się bezpiecznie wycofać. Fajnie. On jest tu flankowany, więc nie będzie problemu. Dana padła, ale spoko, jeszcze ten jeden osiłek został. Dobra, otwórzmy do nich ogień. Nakrzyczmy na nich. Nie będzie zbyt większych problemów. Okej. Przez przypadek kogoś zraniłem. Tak, wiecie co? W takim razie wczytajmy grę. Nie uważajmy. Nie jest to aż taka trudna walka, żeby chcieli się do nich stosować. A nie chcę powkurzać tych Wyrcana, nie po to go ratuję. Dobra, jeszcze raz. Good day, stranger. Ta, bla bla bla. Well, well, bla, 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 as if bla. Any of these were ever in my hands. The Republic's considered your be the meanings. Vets, you don't just bra. Do it. Bla, bla, bla. Dobra. Teraz jesteśmy w dużo lepszej pozycji. Dobra. Ty namaga. Możesz tego siłka dobić. Albo nie, powiedzmy tego. Okej.
Fajnie. Tak, nie możemy używać tego krzyku. Bo on chyba... On chyba spowodował agro. Dobra. Ty rzuć. Błogosławieństwo. Możesz przeleczyć tego silka. Fajnie. Okay. Strzelaj do tego siłka może. Może też do niego strzelaj, on zaraz będzie próbował leczyć. Tak, dobra, bez większych problemów. 6-1 obrażeń z berła, nie? Okej. Nie wiem jak ci odpowiednio podziękować. Aj, Miko, ale to nie powstrzyma do MNL-ów na długo, muszę stąd uciekać. I tobie radzę to samo. Ręcza ci swój pistolet, drżącą dłonią podaj sakiewkę. Tyle na razie zostało po tym niefortunnym przedsięwzięciu. Dziękuję raz jeszcze i proszę uważaj na siebie. Okej, dostaliśmy 1000 sztuk miedzi, przebaczenie oraz sporo doświadczenia. Okej. Kana, jakiś nowy... Klątwa zimnej gliny. Okej. Dobra. Nic więcej ciekawego się nie dzieje. Budowa trwa, tak, powstał 19 godzin. Dobra. Grabmy ich. Mieli coś ciekawego? Nie, tylko solidne rzeczy. On pewnie miał jakiś grimoire, ale pewnie nic im ciekawego nie miał. Te tylko trzeciopoziomowe zaklęcia. Ognisty promień. Okej, ogniste czary zawsze się przydadzą. Zasięg, szybkość średnia, zasięg 5 metrów, czas trwania 10 metrów. Uderza cel palącym ognistym promieniem, który powoduje ciągłe poparzenie u wszystkich trafionych. Okej. Sący dotyk. Zakręcie zamienia się w toksycznego pasożyta, który osłabia cel wysysając z części jego siedzi życia i przy końcu je rzucającym w postaci. Na razie powodzenie osłabienie. Mało ciekawe. A to zamęt cen przez 7 sekund. Dobra. Okej. Okay. Yeah. To chyba wynośmy się stąd. Przy okazji ta paladynka, którą spotkaliśmy, jest ostatnią... tak, jest ostatnim followersem, jakiego można spotkać w grze. Przynajmniej nie jest ostatnim, a tyle co followersem, które powinniśmy spotkać, ale nie spotkałem, ponieważ pominąłem te zadania. Ah, it's done then. Tak. Vezzano plays with fire and someone else always pays the price for it. Your charity is more than he deserves. Still, at least I don't have to deal with him anymore. For that I'm grateful. Okej. Okay. Cokolwiek powiesz? Whether you intended to or not, you've done the Valian Republics a service today, ridding us of him. I work closely with the embassy to protect our interests, but lately I think our gaze has been too narrow. You clearly have pursuits of your own in the city, but I think we could help each other out, if you're interested in doing some work for us. Officially, I mean. We can go together and I'll introduce you to the ambassador. Okej, brzmi nieźle. Chodźmy. Good. Maybe I can finally do something more worthwhile than playing nanny to merchants. The embassy is up in First Fires, southwest of the Ducal Palace. Okej. Okay. Poziom 10. Okej. Okay. Ale nie wiem, chyba nie będę jej brał. Chociaż wiesz co, wiecie co? Pozbędę się na chwilę niezłomnego. I tak, żeby chociaż zrobić questy z nią.
Może kogoś innego chciałbym się na chwilę pozbyć? Nie, dobra, niezłomny. Poczekaj, wrócimy do ciebie niedługo. Dobra, weźmy ją szybko, zobaczmy, co ona ma ciekawego. Ma na pierśnik. Redukcja obrażeń, pancerz przy zdrowiu poniżej 25% plus 50%. A poza tym taki sobie na pierśnik. No, nie może używać żadnych hełmów ze względu na swoją rasę. Ma solidny miecz dwuręczny oraz solidny pistolet. Właśnie, my dostaliśmy jakiś pistolet. Teraz obrażenia, no całkiem ładne. Pominięcie ro 6. Obrażenie 1 plus 15%, tempo ataku plus 20%. Ale nie ma żadnej jakości. Tak, nawet nie jest solidnej jakości. No całkiem nieźle wygląda. Moglibyśmy go zupgrade'ować i dać komuś. Czekaj, jak to jest? Pistolet. Jakie ty masz? Talenty, styl walki, dwie bronie. Nie masz żadnej specyfikacji broni. Okej. Ty masz chyba w zbirze szabla, maczuga, pistolet, garłacz. Więc jej pewnie też byśmy dali tak specyfikację walki z bronią zbirowską. Potem moglibyśmy jej dać ten pistolet. Jaki on ma zasięg? 8 metrów. Kim ma łuk? 12, więc troszkę mniejszy, ale nadal całkiem niezły. Myślę, że przetestujemy później też taką opcję. Okej. Hey there. Dobra. I'm ready. Całkiem fajnie wyglądała z tym mieczem na... Tak, na plecach. Okej, statystyki chyba również ma niezłe. Zobaczmy jeszcze. Moc 12, ua, kondycja 3, ua, 14. Wow. Styki ma beznadziejne, jak na paladyna. Kondycja 13 dla paladyna? Percepcja ma dużo, no spoko, fajnie. Nie wiem, kto to wymyślał, takie statystyki. Okej. No dobra, zobaczmy, co ona ma. Właśnie, ma głównie obrażenia... ma głównie obrażenia... Znaczy, zdolności ofensywnie. Przyznaje premię do celności obrażenia zadawane temu przeciwnikowi aż do czasu zakończenia walki lub śmierci celu. Okej. Dziki atak, zdolność przytrzymywana. Może poświęcić celność zawarciu na rzecz znaczących zwiększenia obrażeń. Żarliwa wytrzymałość, żarliwe skupienie. Tak, ja mam tylko żarliwą wytrzymałość. I'm ready. Yeah? I'm ready. Siła przekonania paletów precyzuje zamiary sprzymierzeńców, poprawiając ich celność, zamieniając część. Dobra, lecę dodaję. Celność plus 6 zamiana 15% draśnięć na trafienia. Hey there. Okej. Okay. I'm ready. Dobra. Mm-hmm. Dobra. Nie wiem, czy będziemy dużo z nią walczyć, ale póki jest, to niech używa tej zdolności. I'm ready. Yeah? Dobra. Gdzie to mieliśmy się udać? Na zarzewie. Więc udajmy się tam. Od razu. Zarzewie. Go, go! Dobra. I do ambasady. Dokładnie tutaj.
Dobra. O, tutaj coś mogę zabrać bez kradzenia, tylko książka. Ambassador Agosti, I would speak with you on a matter of some urgency and great importance. Te? Pelagina, jeżeli chodzi o tę samą sprawę, co wcześniej, to nadal ciężko będzie mnie przekonać. No okej. Okay. Ambasadorze, proszę jej wysłuchać. Punio, jesteś dobrze znany w Zatoce Buntu. Nawet w ambasadorze waliańskiej. Przybywasz ostatnio w godnym szacunku towarzystwie. To chyba nie powód, by robić zamieszanie za niemantami i kto wie kim jeszcze. Ambassador, there are issues at stake here that go beyond rogue merchants and the port staying open. Animancy is under attack in Defiance Bay. Te. Musimy bronić naszych interesów, również unikając zbędnego zaangażowania. Animanci miejscowi mają problem. Rozwiążą go sami, albo i nie. Tak czy siak, mieszając się w to wiele ryzykujemy. Okej, okay. Dobra. Tak generalnie fabularnie Zatoka Buntu już sobie, powiedzmy, że poradziła z animacją, więc to chyba jest coś, o czym powinni rozmawiać przed końcem drugiego rozdziału, więc... Troszkę się cofamy w czasie w tym momencie. If it is outlawed here, what would prevent the same from happening in our republics? Ta. Pelagina, nie uważam, że twoje obawy są bezpodstawne, jednak ta ambasada nie może podważać polityki republiki. Okej. Okay. Nieudaczniku bez jaj. Jesteś... Jeśli to coś zmienia, ambasadorze, to już zajmuję się tą sprawą, o której wspomniała Pelagina. Nie zmienia, ale będzie dobrze, jeśli twoje śledztwo zaprowadzi cię do bliźniaczych wiązów, tam bowiem Pelagina musi się udać. Chciwość Jelenioboża daje nam okazję przyjęcia ich szlaków handlowych z Eir Glanfat. Mamy wkrótce spotkać się z Glanfatami, by ustalić przyszłe umowy handlowe. Droga do bliźniaczych wiązów może być oczywiście niebezpieczna, ale właśnie dlatego ty będziesz naszą przedstawicielką. I co? Wypowiedzą nam wojnę? Bez żadnego udziału Republiki Jelenioborskiej Armii straciły całe pokolenia żołnierzy. Niewykorzystanie takiej chwili byłoby nierozważne. Jeśli nie my, to zrobi to Red Cross. Ambasadorze, to bardzo nieczułe podejście, biorąc pod uwagę, przez co przeszli miejscowi. We may profit in the short term from this arrangement, but what of the future? The Deerwood won't forget, and the Republics may pay the price for it. Tak. Okej, zobaczymy. Jesteśmy diukami Pelagina. Decyzja należy do nich, a my mamy wykonywać rozkazy. Nie proszę cię przecież, żebyś kogokolwiek zabijała. Pelagina myśli brew i zaciska szczęki, ale nic nie mówi. Pelagina, Pelagina. Udaj się do bliźniaczych wiązów, porozmawiaj z... a nam fatką. Podkreśl niestabilność Jelenioboża i zapewni ją, że Republiki Wailiańskie chcą bezpiecznych szlaków handlowych. Of course, ambassador. Okej. Okay. Wiem, że chcieliście wspólnie prowadzić śledztwo w sprawie tego kryzysu, a mam nadzieję, że pojmujesz obowiązki Pelaginy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, możemy skłamać. Albo powiedzieć prawdę. Pójmy ją, ale nadal zamierzamy przeprowadzić śledztwo bez względu na obowiązki. Czy diukowie mają dowiedzieć się więcej o szalnych przygodach Pelaginy, Mess Rey? Of course not, ambassador. I will attend to the unnamed fort as soon as I am able to travel to Twin Elms. Tak. Dobrze, a teraz musicie mi wybaczyć. Could have gone better, could have gone worse. Okay. I appreciate that you stood up for me, but it's hard to persuade the ambassador to go against the Duke's orders. Wiem, że masz słuszność, Pelagino. Być może znajdziemy sposób, byś spełniła swoje obowiązki, jednocześnie dowiadując się, co się tu naprawdę dzieje. Nie martw się. Enough wisdom for both of us.
Now, I just need to find out how to get to Twin Elms before the ambassador loses his patience. Tak. Mimo wszystko sądzę, że nawiązanie kontaktów handlowych z Glanafatanami jeszcze bardziej osłabi Lenioborze, a w przyszłości ześle kłopotę na Republiki. Do bliźniaczych węzłów daleka droga. Będziesz miała sporo czasu, by to przemyśleć. Wirus. Tak. Hey there. Czy coś jeszcze tu dostaniemy od nich? Hail and well met. Palegina mówiła, że przydałaby się moja pomoc. Oczywiście, oczywiście. Ponoć starły się z Demenelami, a jednak wciąż jesteś wśród nas i panujące. Verzano miał niebywałe szczęście, że cię spotkał. Ale przejdźmy do interesów. Pewna grupka wędrowników nazywająca się Zapomnianymi wsławiła się plądrowaniem engwitańskich ruin w Jeleniobożu i sprzedawaniem skradzionych reliktów w republikach wailańskich. Należy ich powstrzymać. Wiesz na pewno, że handel engwitańskimi reliktami jest w Jeleniobożu surowo zabroniony. Gdyby dowiedziano się, że notabene republiki za nic sobie mają zakaz plądrowania ustanowiony przez Duke'a, mogłoby to postawić pod znakiem zapytania wiele istotnych umów handlowych, a nawet sprawić, że Zatoka Buntu nałoży embargo na wailańskie towary. Nie mogę na to pozwolić. Dlaczego po prostu nie zabić zapomnianych? Już słyszę w miejskich heroldów: wailański ambasador wynajmuje zabójców! Nie, to dla mnie zbyt ryzykowna opcja. Władze Zatoki Buntu nie mają pojęcia o przemycie? Na pewno dotarły do nich pogłoski, ale jeśli podejrzewałyby, że jest w nich ziarno prawdy, wezwaliby mnie do siebie. To się jeszcze nie zdarzyło. Dobra, pomogę, co mam dla ciebie zrobić? No dziękuję, pewien głowy kupiec z Republik Maestre Bartolzi również zainteresował się angielskimi reliktami i wysłał swojego człowieka do Zatoki Buntu, aby ten spotkał się z zapomnianymi. Zarażowałem jego zatrzymanie i przesłuchanie przez rycerzy Tygla. Lekko zasugerowałem, że to poszukiwany przestępca. Chcę, żebyś zajął jego miejsce, udawał wysłannika Barciozego i dowiedział się, jak zapomniani szmuglują relikty z Zatoki Buntu. Z tą wiedzą mogę podjąć kroki, aby zniweczyć ich działania, zdyskredytować ich w oczach klientów. Jeżeli to wszystko, muszę wrócić do swoich obowiązków. Okej, dobra. A przy jakieś zajęcie dla nas. Okej. Dobra. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. O! Zebrano Daninę. Zobaczmy to dokładnie. Bandyci zabrali 18 sztuk miedzi? Super. W końcu inwestycje w obronę się coś zdała. Ale zebrał 165 sztuk miedzi, a zarobek jakieś 3,937. Chyba mniej niż wydajemy na najemników w tym czasie. Okej, dobra. A nieważne. W następnym odcinku dokończymy tą misję do końca. I pewnie udamy się do bliźniaczych wiązów kontynuować nasze śledztwo. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.